Po krótkiej wizycie w domu Mateusz wyjechał. Marta, widząc zapakowany po sam dach bagażnik, zrozumiała, że nie ma szans na jego szybki powrót do Warszawy. Niedługo potem do 45-latki zadzwoniła przyszła synowa. Cześć, Wiktoria. Wiedziała pani, że Mateusz był w Warszawie? Tak, wpadł do domu na chwilę. Z tobą też się widział? Dlaczego on to zrobił? Wciąż mam nadzieję, że zaraz mu się znudzi ta cała zabawa w wieś i wszystko będzie znowu normalnie. Już nic nie będzie normalnie. Ja wiem, że jest ci ciężko bez niego, ale on cię kocha i niedługo zrozumie, że jesteś dla niego najważniejsza. On już wszystko zrozumiał, woli kury ode mnie. Nieprawda! Nie powiedział pani. O czym? Że zerwał zaręczyny. Co takiego? Zrozumiał, że jest nam w życiu nie po drodze. Powiedział, że nie chce już ze mną być. Nie chcę marnować ani mojego, ani swojego czasu. Nie no, zwariował do reszty. Woli kury ode mnie? Czy może poznał jakąś dziewczynę na wsi? Nie no, co ty, na pewno nie. Myślałam, że się pogodziliście. Nie. Próbowałam się z nim skontaktować, ale nie odbierał. Albo miał tylko chwilę. Myślałam, że się ułoży, jak wróci. Ale on nie chce już ze mną być. Nieprawda. To wszystko na pewno da się jeszcze odkręcić. Jesteście taką piękną parą. Musicie być razem. Dureń z tego mojego syna. Skończony dureń. Wiktoria jest piękna, wykształcona i na pewno odziedziczy po ojcu firmę. Mogliby sobie żyć jak pączki w maśle, a on to wszystko odrzuca. Jest jednym z dwojga najbliższych mi ludzi. Myślałam, że go znam. Ale kompletnie nie rozumiem, co się z nim teraz dzieje. Mieliśmy z Mateuszem swoje problemy. Różnice zdań na pewne tematy. Ale każda para je ma. Trzeba rozmawiać, szukać kompromisów. Mateusz chyba naprawdę mnie już nie kocha, skoro tak po prostu ze mnie zrezygnował.